Okej, z tej strony Chromidas, witam was w SnowRunnerze, faza 12, Karolina Północna. No i dzisiaj skończymy sobie kontrakt, który nazywa się Na Właściwe Tory. Kontrakcik, moi drodzy, robiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Dowieźliśmy metalowe belki, serwisowe części zamienne, natomiast zostały jeszcze dwie chatki. Powiem wam tak, na tym Owire oczywiście można tutaj chatki wykraftować, natomiast powiem wam, że trzeba tam dowieźć deski, trzeba dowieźć chyba rolki jakieś tam, zaraz zobaczymy, czekajcie, na chwilę do Derego tutaj wsiądę, to wam jeszcze przypomnę, co to jest, bo mam go tutaj. I powiem wam, że to się nie opłaca. To się nie opłaca, dlatego że pozbędziemy się, można powiedzieć, cennego ładunku. Trzeba będzie później wozić z daleka. Nie wiadomo, czy tutaj jeszcze nie będzie to potrzebne. Zobaczcie, aby wytworzyć chatkę, mamy metalowe rolki, dwie sztuki i deski, jedną sztukę. Czyli na dobrą sprawę, aby wytworzyć chatkę, potrzebujemy trzech ładunków. Z tego, co patrzyłem tutaj na mapę, no to teoretycznie deski można by wziąć też z tych miejsc rozbiórkowych, bo tutaj jest rama cegły, ale są też deski. Więc na dobrą sprawę deski mielibyśmy załatwione, no ale jeśli chodzi o rolki, no to już... trzeba by je chyba stąd wozić. No mniejsza z tym, tak czy inaczej myślę, że nie jest to aż tak potrzebne. Tym bardziej, moi drodzy, że mamy tutaj inną alternatywę do tego, a inna alternatywa jest taka, że mamy tutaj sobie szczupaczka. I tutaj na Pine Knight Bay, co prawda jest kawałek do przejechania, ale zrobimy to na raz. I tak myślę, że dowieźć te materiały, wykraftować i dowieźć na miejsce i tak byłoby dłużej niż tutaj. A my sobie tutaj jesteśmy w wytwórni kwater robotniczych na mapie Pine Knight Bay. Zobaczcie, na pierwszej mapie. I tutaj, aby wytworzyć chatkę, nie trzeba tak naprawdę niczego tutaj oprócz generatora, który jest tam, więc... Ten generator oczywiście sobie włączę w tym momencie. I zobaczcie, moi drodzy, że... Oj, tutaj nie chce mi się do szczupaka przesiąść. Zobaczcie, moi drodzy, że tutaj chatkę można wykraftować bez ładunku, tylko za pomocą paliwa w generatorze, więc tak też sobie robimy. Cyk, cyk. Dwie chatki ładujemy na szczupaka. No i tak naprawdę problem z głowy, my musimy dowieźć to do Owire Hills, więc tutaj już bardzo blisko na bramę do strefy reaktywnej, no i nie będziemy się tam przejmować, po prostu tak sobie to zrobimy i tyle. Myślę, że to będzie łatwiej, a szczupaczkiem też przyjemnie się przejechać, więc jak znalazł. Że dzisiaj na właściwe tory będziemy sobie kończyć. Troszeczkę mam w sobie strach, że te chatki mogą niestety się tutaj zsunąć. Co prawda ta naczepa jest o tyle fajna, że jest dosyć szeroka. Jak będę uważał, to raczej nie powinno być tragedii, ale różnie to bywa, nie? Więc lecimy sobie szczupakiem i myślę, że dzisiaj, jak nam się uda, to jeszcze sobie coś zrobimy. Dużo niestety kontraktów zostało takich dosyć obszernych, ale kusi mnie też z tymi panelami słonecznymi, on jest taki też dosyć szybszy, tym bardziej, że też mam tam Twinstera. Te panele słoneczne są właśnie w porcie, też chyba na Pine Knight Bay. W tej mapie, na której jestem teraz. Widzę w ogóle po wyświetleniach, po tych łapkach, że odcinki ze SnowRunnera wam się podobają. Bardzo mnie to cieszy, bo nagrywam je ostatnio z dużą przyjemnością. Wiecie, to jest tak, że warto sobie po prostu odpocząć trochę
od danej gry, żeby nie czuć się tym przytłoczony, ale ostatnio trochę tryharduję, jakby nie patrzeć, dlatego że nowa faza na horyzoncie, nie wiem kiedy te odcinki wlecą, bo mam sporo nagranych wstecz, więc całkiem możliwe, że gdy będziecie to oglądać, no to już oficjalnie faza 13 wyszła. Nie zmienia to jednak faktu, że nagrywam z dużą przyjemnością i staram się czerpać z tego pełnymi garściami, czerpać z tego sporo satysfakcji, radości. I zobaczcie, że tutaj trasa jest w większości dosyć prosta. No tutaj będzie jedynie trochę problem, ale trasa dosyć prosta, więc asfaltowa. Podejrzewam, że tutaj większych przygód raczej nie będzie, mam nadzieję. Szczupak też jest dobry, AWD na stałe włączone, blokada dyferencjału również raczej będzie tutaj sprawnie. Warto tutaj jednak mieć na uwadze, żeby troszeczkę pohamować swoje zapędy, jeśli chodzi o prędkość. Bo niestety nie mamy dźwigu, to jest problem. Czasem tak mam, pewnie wy też, że jednak rezygnujecie z dźwigu na rzecz nieco większej mocy. Tutaj co prawda jest S, ale z dźwigiem chyba spada na A+. Ja też lubię, jak pojazdy są potężne, są mocne, są zrywne. No a jednak dodatkowe obciążenie wpływa niestety negatywnie na to. Ale damy radę. Pamiętam, że w Madranerze ten szczupak, on wtedy się nazywał chyba tam inaczej trochę, ale to była Shana, nie? To była kupa. Tutaj SnowRunner, ten szczupak naprawdę daje radę. Zresztą ten szczupak z Timeru też mi się podoba. Wiem, że jestem w mniejszości, raczej gracze za nim nie przepadają. Ale myślę, że ma swój klimat. Myślę, że to po prostu mi się podoba wizualnie, podoba mi się też jego dźwięk silnika. Co prawda ten jest lepszy, no bo ma paliwko na dachu. No i to też jest nowszy pojazd, bardziej dopracowany, myślę, przez twórców. Nie zmienia to jednak faktu, że tamten też daje radę, tamten też jest dobry. Raczej też nie było takiego terenu, w którym by został i nie potrafił przejechać. Ale ma, wiadomo, ma małe koła terenowe, ten ma błotne, więc jest lepiej. No i tamten też ma mało paliwka, nie? Ale widziałem, że tamtego stepa dodali też do Expeditions, więc Expeditions chyba jest mocniejszy. Właściwie ledwo zacząłem nagrywać, a już mamy 9 minut. SnowRunner to czas naprawdę szybko leci. Tu. Faktycznie. Swoją drogą powiem wam też, że długo tego SnowRunnera ciągną, nie? Znaczy, no, nie żebyśmy płakali z tego powodu, ale nie znam chyba drugiej gry, która by tak długo
Chociaż nie, no, w zasadzie można by pomyśleć, że GTA też długo. No co prawda to też jest seria, no tutaj też można by powiedzieć, że to jest seria, te sezony nowe wychodzą. Tam z kolei są to nowe produkcje, jakby nie patrzeć. Ale to GTA 5 też długo, długo już rozwinęli mocno to GTA Online. A tutaj myślę, że też trafili w niszę, no bo nie było takich gier. Najpierw Spin Tires troszeczkę przetarł te szlaki, później Mad Runner. Ale myślę, że zapotrzebowanie było całkiem, całkiem duże, aby taka gra była i to tak dopracowana, tak piękna graficznie. Pewnie będą problemy malutkie. A może nie? Jak szczupak zasuwa. Ogólnie fajna ta naczepa jest, ale by się tutaj przydał dźwig, wiadomo. No. Tutaj trochę głębiej. Szczupaczek dał radę. Zaraz będziemy dojeżdżać do bramy. Dałem mu tutaj na wysoki bieg, ładnie tutaj kurzy. Naprawdę fajnie przejechał. I później jeszcze te panele słoneczne bym chciał dzisiaj dowieźć. Natomiast jeśli chodzi o panele słoneczne, to jest ich aż 6. Mam tam Twistera, to trzeba będzie i tak na dwa razy jechać. Aczkolwiek chyba i tak lepiej. Bo dojazd z garażu tam do tego portu też zajmuje parę ładnych minut. Co prawda można by wziąć jakiś pojazd na niskie siodło z dźwigiem, założyć tą naczepę, którą mam w tym momencie zapiętą. No i wtedy 6 tych paneli byśmy dowieźli, ale my musimy do budynku stacji kolejowej, to jest tutaj. Ale jeszcze się upewnię. Na właściwe tory. Nie, jednak tutaj. Jednak tutaj. Aha, bo to chodzi o tą... dobra. O te burty. W porządku. No to w takim wypadku, aby też za dużo nie ryzykować, to też chyba pojadę główną drogą po prostu. Tak jak poprzednio. Czyli tutaj musimy ten rozwalony most objechać. Tutaj jak już wyjedziemy, no to cały czas główną drogą. Jeszcze patrzę, czy tutaj by było lepiej, ale gdybyśmy pojechali tędy, to też, kurczę, tutaj te serpentyny. Zanim byśmy tutaj dojechali, to chyba i tak bardziej się opłaca tą główną drogą. Mimo wszystko. Wiem, że dużo osób też lubi tak planować, jeśli chodzi o SnowRunnera, wyznaczać najbardziej optymalne trasy. Optymalna trasa to też jest trasa, która ma dobry balans, czyli po prostu zawsze ta najkrótsza trasa jest najlepsza. Na przykład w tym przypadku. Dlatego, że jak się wywalę, no to będzie problem, nie? Bo nie mam tutaj dźwigu, więc w sytuacjach lepiej jednak to ryzyko zminimalizować, tak mi się wydaje. A te chatki, no, chatki jak kontenery, potrafią przechylić. Szczupak jest dosyć mało wywrotny, ale to nie jest istotne, bo już
Szczupak szczupakiem, a ładunek na naczepie innego. Może spróbuję tutaj z lewej trochę. To, co mogę wam tak powiedzieć od siebie, poradzić, na tyle co mam doświadczenia, no to zawsze warto gdzieś tam blisko tych drzew jeździć. W razie co, no to zawsze możecie strzelić tą wyciągarką. Mam czasami też wrażenie, że nie działa to w sposób taki zbyt realistyczny. To znaczy, czasami jest tak, że wystarczy tylko, że się złapiecie drzewa i to już robi robotę. Czasem to działa, a czasem nie, no zależy. Jak już się ładunek mocno przechyla, no to raczej to nie pomoże, ale jak tak jesteście rozpędzeni i strzelicie tą wyciągarką, bo chcecie oczywiście zminimalizować ryzyko wywrotki, no to czasami to o dziwo pomoże. Jakby gra jeszcze nie zczaiła, że jednak w tym konkretnym przypadku raczej by to nie pomogło. To jest takie jakieś chyba lekkie oszustwo. Się zdarzało, tak mi się wydawało parę razy, że raczej nie powinna ta linka aż tak pomóc, jak pomogła w rzeczywistości. Ale może to i lepiej. Szczupak niestety też ma tą szybę dzieloną. Nie podoba mi się w ogóle też ten efekt, tak jak w takich amerykańskich ciężarówkach typu Kenworth, Peterbilt, mowa oczywiście o tych typowo szosowych. No to na przykład dlatego wolę Kenwortha W900 względem Peterbilda 389, zdaje się on chyba się nazywa, że Peterbilt właśnie ma tą dzieloną szybę i jakoś mi się to nie podoba. Myślę, że to też w jakimś tam stopniu na pewno ogranicza widoczność. A w Kenworthie tego nie ma. Mowa oczywiście tutaj o Kenworthie z ATS-a, a nie tym ze SnowRunnera. A propos Kenwortha, to trzeba będzie do niego wrócić. Też jeszcze nie pojeździłem Atomem, mimo że go kupiłem jakiś czas temu. Ostatnio go tak stuningowałem, bo myślałem, że będę mógł do niego założyć niskie siodło i dźwig. To jednak nie miał akurat takiej konfiguracji. No więc zrezygnowałem z tego pomysłu, ale Azov Atom jest u mnie w garażu. Też trzeba będzie nim trochę tutaj pośmigać. No tak czułem. Czułem, że tutaj trochę przeholowałem. Bardzo podoba mi się to, że twórcy trochę poszli po rozum do głowy i że w tych nowych pojazdach mamy zdecydowanie częściej to paliwo na dachu. Bo też mapy robią coraz większe i myślę, że to jest jak najbardziej wydatne. Fajnie byłoby, myślę, że dużo graczy by się ucieszyło, gdyby tak zrobili taki ukłon w stronę graczy, żeby dodali to paliwo do ANK w końcu kiedyś. Tego Azova wojskowego, ale to chyba marzenie ściętej głowy. Chociaż no,
Jakby się tak zastanowić, to też w SnowRunner zdarzały się rzeczy, których się w ogóle nie spodziewaliśmy. Czy się kiedykolwiek spodziewaliśmy, że będą tutaj chociażby Western Stary, to, że dodali tego dużego Western Stara, można powiedzieć, autostradowego, no raczej nikt się nie spodziewał, że dodają do niego AWD później. Pojawiły się Tatry, pojawiły się Kenworthy, pojawił się też ten dodatek, co prawda na jeden slot, ale w konfiguracji z dźwigiem, z HDS-em, tym takim mocnym, który na początku był tylko w Tatrze Force. Teraz dzięki temu nawet ciężarówki, które nie miały wcześniej dźwigu, mogą już mieć. Mam tutaj na myśli chociażby Dana z Timeru. Więc też się nie spodziewałem takiego dodatku, czy chociażby ten nowy plaid, też te burty takie indywidualne. Czasami czymś tam potrafią zaskoczyć. Więc kto wie, nie można też mówić, że tak się nigdy nie stanie. Chyba, że oni sami mają wiele asów w rękawie. Ale też podejrzewam, że kurczę, jakby chcieli, to by to zrobili, no. Być może boją się trochę też tego, że gdyby dodali faktycznie to paliwko na dach do ANK i tego Azowa wojskowego, co ma 200 litrów, to może gracze uznaliby, że mają wszystko, co jest im potrzebne. Może nie chcieliby jeździć nowymi ciężarówkami, tak mocno promowanymi przez Sabrów, bo wiadomo, że najnowsze ciężarówki tak czy inaczej nie mają raczej podbicia do ANK. Kto wie. Ale trochę to smutne jest, że jak chcecie taką ciężarówką pojeździć, to musicie tak kombinować, porozstawiać gdzieś tam te cysterny, tankować się co chwilę. Zwłaszcza w tej topowej konfiguracji, nie? Na najmocniejszym silniku, gdzie ledwo wyjedziecie z garażu parę metrów, już 50 litrów nie ma, 1/4 baku. Ale co zrobić? Kiedyś też w SnowRunner mapy były mniejsze. Stacje paliw były częściej rozmieszczone, chociażby na Wisconsin. Nawet w sumie faktycznie na tym Michigan dość często, na Alasce. Na Timeru już były pewne problemy z paliwem. Zresztą zdarzały się. No to jest, myślę, podobne marzenie do tego, że mogliby dodać AWD do Pacifica P16. To jest coś takiego, że oni mają świadomość tego, że gracze by tego chcieli, oczekiwali, ale to jest chyba jednak za dużo. W oryginale raczej P16 chyba nie ma AWD. Więc po co mieliby tam odstawać od normy. O, znacznik się już pojawił. Także fajnie. Powiem wam, że kurczę, chyba jednak nie zrobimy tego z tymi panelami słonecznymi. Chyba zakończymy po prostu ten kontrakt w tym miejscu. Nie chciałbym, żeby też te odcinki były jakoś bardzo długie. Ostatni też był raczej słusznych rozmiarów, więc dzisiaj może zrobimy sobie nieco krótszy. Byłoby to wskazane. Ale z tymi panelami słonecznymi myślę, że może jeszcze nagram jeden, bo tego ładunku też jeszcze nie pokazywałem, nie woziłem. Być może byłoby to dla was ciekawsze niż kolejny kurs z metalowymi belkami, rolkami czy deskami. Więc myślę, że te panele słoneczne warto byłoby nagrać. Chyba tak zrobię.
Czy my w zasadzie jesteśmy już na miejscu? Siedem litrów zostało. Ciemno się tutaj zrobiło w międzyczasie. No ale jeszcze mamy paliwko na dachu. Tam mamy nasze pojazdy. Dobra, i oddajemy dwie chatki. Pięknie. Dobry początek, niedługo będziemy mogli otworzyć magazyn, ale zanim uzyskasz do niego dostęp, sprawdźmy stan linii kolejowej. 13 150 kasy i 1850 punktów doświadczenia. No i jak to wygląda procentowo? Moi drodzy, mamy równo 55%, 53 kontrakty ze 108 zrobione. Tutaj podobno będzie jakiś magazyn, ale jeszcze coś tam trzeba będzie zrobić. To zapełnianie miejsca sobie też zaakceptowałem. Tutaj też będzie dostęp do magazynu, średnie kłody razy 2, no to też podejrzewam, że na raz się tego raczej nie zrobi. Tutaj na Owajor niestety nie ma garażu z płaskiego obszaru, trzeba by tutaj śmignąć. I te średnie kłody do miejskiego magazynu. Aha, czyli tak prawdę mówiąc, na Pineline Bay, czyli tutaj trzeba będzie to, o kurczę. Dobra, no to na dzisiaj byłoby to już na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, ja tutaj zrobię rekonesans, co dalej, zostawcie łapkę, napiszcie komentarz, czy zgadzacie się z moimi przemyśleniami. No i czego wy byście oczekiwali, żeby się w SnowRunner zmieniło? Myślę, że to jest interesujący temat do rozmowy. A tymczasem to już na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, cześć.